Dzisiaj zapraszam Was na trzecią część o żłobku. Był już pierwszy filmik, to była rozmowa z Asią, która ma porównanie żłobka w Polsce z tym w Holandii. Opowiedziała z własnego punktu widzenia, jakie różnice zauważyła. I drugi był też filmik, gdzie oprowadzam Was po przedszkolu. Rozmawiam z opiekunką z przedszkola, właśnie z przedszkolanką. Przedstawiam nam pewne informacje. Cały ten tekst, wtedy cała ta rozmowa jest po holendersku, ale są napisy po polsku. Jeśli Wam się nie wyświetlają, wystarczy tam wcisnąć, żeby je otworzyć i pokażę Wam się polskie napisy. A dzisiaj opowiem Wam o jak zapisać dziecko do przedszkola, jakie mamy pakiety różne, co one zawierają, czym się różnią, koszta oczywiście, jak to mniej więcej wygląda z tymi płatnościami, czy to jest drogie, czy nie, ten żłobek w przedszkole i jak sobie poradzić na rozmowie tej wstępnej w żłobku. Tutaj jak już zapiszemy dziecko, zdecydowaliśmy, że w ten dzień ma chodzić, to zapraszają nas na rozmowę wstępną z opiekunką. I ze sobą trzeba wziąć taki formularz, który dostajemy wcześniej i musimy go wypisać, tylko że tu jest sporo pytań naprawdę, więc postanowiłam Wam przetłumaczyć, pokazać co i jak. To, co Wam tutaj będę opowiadać i pokazywać, nie znaczy, że jest w całej Holandii, tak? Wszystko jest na podstawie żłobka właśnie Mix tutaj. Także może się coś różnić. Także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że się czegoś dowiecie. Tutaj jest ten formularz, intake pocket z Mix, sieciówka jakby taka w Holandii. To nie znaczy, że wszędzie, w każdym żłobku, do którego się chcecie zapisać lub jesteście, tak będzie. Możliwe, że zauważycie różnicę. Tutaj wstępnie namkien, czyli imię dziecka, imię rodziców czy tam opiekunów. Nam mentor fonetkien, czyli imię mentora, ale to już wypełni opiekunka w przedszkolu, datum afspraak intake, czyli data tej rozmowy wstępnej, datum eerste dag kinderdagverblijf en dagen gebruik kinderdagverblijf, czyli data pierwszego dnia w tym żłobku, przedszkolu i dni, w których będzie chodziło. Na przykład wtorki i czwartki, no to zapisujemy. I teraz tak, persoonsgegevens baby, czyli dane osobowe dziecka. Nam kind, imię dziecka, adres, telefonnummer, geboortedatum, data urodzin, data urodzin, miejsce zamieszkania, woonplaats, en gesproken thuis, taal lub talen, czyli używane języki. Thuis, czyli w domu, taal język, talen języki, na przykład polski, holenderski, czy tam polski, według tam potrzeby. En dan, dane rodziców, moeder en vader, imię matki, numer telefonu, data urodzin, verjaardag, tak? Urodziny ogólnie, dzień i miesiąc, nationaliteit, narodowość, numer telefonu i adres mailowy. I lecimy dalej. Gezin samenstelling, czyli tak zwany skład rodziny. Woont bij ouders, moeder, vader, anders, czyli mieszka u. Ouders, czyli rodziców, matki, ojca, anders, czyli inaczej, u kogo. Namen en geboortedata, broertjes en zusjes, czyli imiona i data urodzin, rodzeństwa. A propos broertjes en zusjes, nie ma tutaj słowa rodzeństwo w holenderskim, używamy broertjes en zusjes, czyli braci i siostry. Is er een andere relevante informatie met betrekking tot gezin samenstelling, czy jakieś są inne ważne informacje związane z właśnie składem rodziny. Baby, czyli zdrowie dziecka. Is uw kind volgens de landelijke richtlijnen ingeënt? Czy było szczepione według tych takich... Jak chodzicie do konsultacji biuro z dzieckiem, dostajemy taką niebieską książeczkę i tam w środku jest zapisane, kiedy jakie szczepienia mają się odbyć. Znaczy się może, no, w jakim wieku i dostajemy wtedy list do domu. No i czy się zjawialiście na wszystkich do tej pory? Jeśli tak, no to zapisujemy ja, no i są ja, czyli Welke. Jeśli tak, no to jakie trzeba zapisać? Wszystko znajduje się w tej książeczce. Heeft uw kind kinderziektes gehad? Czy dziecko miało jakieś choroby dziecięce, przechodziło? Jeśli tak, to jakie? Is uw kind wel eens in het ziekenhuis opgenomen geweest? Czy było kiedyś zabrane do szpitala? Staat uw kind onder behandeling van een arts? Czy jest pod opieką lekarza, tak? Stałą, w sensie jakieś tam choroby, coś do kolega. No i czy jest pod stałą opieką lekarza? Nie, że ma grypę i lecimy do lekarza, tylko pod stałą opieką. Gebruik to kind structureel medicijnen, czy regularnie zażywa leki jakieś? Jeśli tak, to na co? Jakie? I czy one muszą być też podczas obecności w żłobku też przyjmowane, czy tam przedszkola? Kunt u een beschrijving geven van de gezondheid van uw kind? Czy możesz podać opis zdrowia dziecka? Reageert uw kind op bepaalde verzorgingsproducten, dieren, etc.? Czy reaguje na jakieś poszczególne produkty, na zwierzęta, tak? Jakieś alergie? Trzeba opisać, jeśli tak, to co? Tutaj informacje dla tych babek, więc nieważne. Gedrag baby, zachowanie dziecka. Kunt u in het kort uw kind omschrijven? Czy możesz w skrócie opisać swoje dziecko, tak? Pod względem zachowania tutaj. Wat doet u als uw kind verdrietig is? Czyli co robisz, jeśli twoje dziecko jest smutne, tak? Jak się zachowujesz, jak pocieszasz?
Hoe reageert uw kind op andere kinderen? Jak twoje dziecko reaguje na inne dzieci? Hoe reageert uw kind op andere volwassenen? Jak reaguje na innych dorosłych? Zijn er nog bijzonderheden rondom het gedrag van uw kind? Czy są jakieś jeszcze wyjątki, jakieś szczegóły związane z zachowaniem twojego dziecka? Speelt uw kindje al wel eens in de box of op een speelkleed? Vindt uw kind dat leuk? Czy twoje dziecko bawi się już czasami w tym boksie, w tym kojcu, tak zwanym dla babyczków, jak ja to nazywam? Albo na tym speelkleed, czyli tej macie takiej też dla babyczków. Babyczków, znalazłam sobie wyraz. No i czy się to dziecku podoba? Tak, czyli jak dziecko ma już rok, no to wiadomo, nie wpisuje. Można wpisać tutaj n.v.t. To jest skrót od niet van toepassing, czyli nie dotyczy. And dan, wat doet het kind het liefst? Co dziecko robi najchętniej? Co najbardziej lubi robić? Heeft het kind een bepaalde gewoonte? Czy ma jakieś szczególne zwyczaje? Powiedzmy, że wieczorem zawsze kładzie się na brzuchu i macha nogami. Nie wiem, coś takiego, tak? Albo lubi słuchać muzyki o godzinie 5. O to chodzi. Hoe gedraagt het kind zich buiten zijn vertrouwde omgeving? Jak zachowuje się dziecko poza swoim takim bezpiecznym środowiskiem? Is het kind ergens bang voor? Czy dziecko czegoś się boi? Voeding, czyli karmienie dziecka. Welke voeding krijgt uw kind? Czyli jakie jedzenie otrzymuje twoje dziecko? Hoe ziet het voedingsschema van uw kind eruit? Jak wygląda schemat karmienia twojego dziecka? Tak, w razie małych dzieci na przykład o 2 i o 7 dostaje butelkę, tak? Albo w starszych dzieci, nie wiem, że o 10 jedzą kanapkę, a o 12 piją soczek. Mogen wij hiervan afwijken als... Uw kindje bijvoorbeeld nog ligt te slapen. I czy mogą odbiec od tego schematu, na przykład jeśli dziecko jeszcze śpi tam? Czy mogą tak tą butelkę na przykład dać godzinę później? Czy muszą budzić? O to chodzi. Hoeveel voeding krijgt uw kind? Ile jedzenia otrzymuje twoje dziecko? Krijgt uw kind by voeding? Czy otrzymuje dodatkowe jedzenie? Powiedzmy, że jak pije butelkę 150 ml, no to jeszcze potem dostaje 50 dodatkowo, bo tak lekarz zalecił lub tak ty uważasz, lub jest nadal głodne i to trzeba dopisać. Lub na przykład zje 2 kanapki, no to jeszcze trzeba krakersa dodać, bo jest mu za mało. O to chodzi. Wat lust uw kind beslist niet? Czego na pewno nie lubi twoje dziecko? Bijzonderheden betreft eat and drink gewoonte, czyli szczegóły jakieś tam związane z jedzeniem i z piciem, ze zwyczajami. Na przykład, że zawsze dużo mu się zwraca, albo że ma kolki. Is uw kind een makkelijke eater? Czy lubi jeść, czy łatwo je, czy jest takim właśnie niejadkiem? Heeft uw kind een dieet? Czy ma jakąś dietę? Jeśli tak, to ze względu na co? I tu opisać wszystko trzeba. Co może, co nie może. Zijn er nog overige bijzonderheden rondom de voeding? Czy są jakieś jeszcze pozostałe, jakieś szczegóły, jakieś wyjątki związane z karmieniem? Slapen, czyli spanie. Op welke tijden slaapt uw kind doorgaans? Jak zazwyczaj śpi twoje dziecko? W jakich godzinach? Hoe lang slaapt uw kind? Jak długo śpi? Hoe lang mag het slapen? Jak długo może spać? Slaapgewoontes, czyli zwyczaje związane ze spaniem. Doorhalen, wat niet van toepassing, jeszcze przekreślić to, co nie dotyczy. I tutaj mamy mein kind slaapt wel en niet in een slaapzak. Czyli moje dziecko śpi w tym śpiworku takim. Jeśli tak, zaznaczamy, że wel, jeśli nie, to nie, znaczy nie zaznaczamy. Jeśli tak, jeśli śpi w śpiworze, przekreślamy nie. O to poprosili. Mein kind slaapt met een fopspen, śpi ze smoczkiem. Jeśli tak, przekreślamy nic i zostaje nam wtedy wel. O to chodzi. Mein kind slaapt met een knuffel, że śpi z maskotką, z przytulanką. Mein kind mag op zijn haar buik slapen, że może spać na brzuchu, tak lub nie. A jeśli tak, to trzeba tam specjalną potem zgodę podpisać, formularz wypełnić. Kunt u iets vertellen over het slapen van uw kind? Czy możesz coś opowiedzieć o spaniu twojego dziecka? Na przykład, że zawsze śpi, czy na przykład trudno zasypia, śpiochem jest czy nie, o to chodzi. Zijn er nog bijzonderheden betreffende het slapen van uw kind? Czy są jeszcze jakieś szczegóły związane ze spaniem? I teraz wam powiem, jak to wygląda z tym zapisaniem tak naprawdę i z tymi kosztami żłobku. Wszystkie dane będą na podstawie żłobka, do którego tak tutaj mój syn chodzi, o którym coś wiem. Jest to żłobek mix z Walwajku i z okolic. Więc to jest na podstawie tego, to znaczy, że cena, że dni, że pakiety mogą się różnić z tymi, na przykład, gdzie nie wiem, mieszkacie może w Hadze, w Amsterdamie, także nie miejcie mi za złe, jeśli potem się okaże, że jednak zapłaciłem więcej niż Ola mówiła w filmiku, weźcie to pod uwagę. Zacznijmy od tego, że tutaj mamy formularz wpisowy KDV, czyli skrót od Kinderdagverblijf, czyli ten żłobek, Inschrijfformulier, to jest formularz wpisowy. Chcę tylko jeszcze parę słówek wam podać, których nie było w poprzednim formularzu na ten Intakegespräch, czyli rozmowę wstępną. Mianowicie, tak mi się wydaje, że nie było, rób nam. Rób nam to jest od czasownika rupen, czyli wołać.
Czyli jak mamy wołać na dziecko. Na przykład mój syn nazywa się oficjalnie Xavier, ale wołamy na niego Xavi, więc tutaj wpisujemy Xavi, bo jak zawołam na niego Xavier, no to nawet się nie obejrzy, albo Aleksandra, ale rób nam będzie Ola. Więc tak jak mają na Ciebie wołać, nie tylko odnośnie dzieci, w szkole też, może w pracy się spotkaliście z takim formularzem, albo ktoś się Was pytał, wady się rób nam, bo na przykład powiemy, że nazywamy się Katarzyna, no to łatwiej będzie dla Holendra powiedzieć Kasia, tak? Rób nam. Vermoedelijke geboortedatum. Geboortedatum, data urodzenia. W nawiasie mamy vermoedelijke, czyli przypuszczalna. Czyli jak jeszcze jesteś w ciąży i już zapisujesz dziecko do żłobka. Jest to ważne, gdy na przykład mieszka się w większym mieście i jest jednak długi czas oczekiwania, długie są te listy. W moim przypadku czekałam chyba 1,5 tygodnia, czy nawet chciałam dopiero zacząć wtedy. Poszło naprawdę razowo, były wolne miejsca. No ale tak to jest, jak się na wsi mieszka. Hejwers Ouders, dane rodzica, tutaj Werkgever, czyli pracodawca, chyba nie było w poprzednim formularzu tego słówka, Werkgever, pracodawca. I tutaj co jeszcze, aha, in din alleinstand het kind woont by father of mother, czyli jeśli jesteś sam, mieszkasz sam, tak, na przykład sam wychowujesz dziecko, no to jeśli jest taka sytuacja, to dziecko mieszka u rodzica, u matki czy u ojca, to chciałam powiedzieć. I potem mamy burgerlijke staat, czyli stan cywilny, i tutaj już wypisałam gehuwd en getrouwd. To i to znaczy to samo, gehuwd, getrouwd, czyli żonaty, zamężny. Tutaj w Holandii nie jest tak jak w Polsce, że odnośnie kobiet zamężna, odnośnie mężczyzn żonaty, to i to znaczy to samo. Albo gehuwd, albo getrouwd, to znaczy to samo, żonaty, zamężny, żonaty, zamężna, no tak. Potem mamy partnerschap, geregistreerd partnerschap. Nie wiem, coś na zasadzie ślubu, tylko że nie wiem, to samo co po ślubie, oficjalnie wszystkie formalności, tylko że bez ślubu. O, w gminie to się załatwia, partnerschap. Taki kontrakt między partnerami. Gescheiden, czyli rozwiedziony. En verweduwd, albo weduwe, czyli nierozwiedziony, owdowiały. Dosłownie verweduwd, owdowiały, a weduwe to wdowa. No co jeszcze mamy? Freigezel, to jest, że singiel, ale to. Tak, odnośnie tego raczej jak już, no to albo alleinstand też można powiedzieć, o. Albo samenwonend, że razem zamieszkujecie. Ej, w kajkę. To odkładamy i przechodzimy do czego? Przechodzimy do tego, że w przedszkolach, w żłobkach mamy do wyboru 3 pakiety. Tak właśnie jest w przedszkolu Mix. 3 pakiety do wyboru. Pierwszy pakiet, który możemy wybrać, to jest basispakiet. Drugi to jest matwerek, a trzeci to jest flexible. I właśnie Wam opowiem, co one dokładnie zawierają. Basispakiet, na pewno inne koszta. Basispakiet, matwerek and flexible. Basispakiet, czyli pakiet podstawowy. To znaczy, że tutaj mam ściągę, ten formularz. Opfang 11 ur per dag, czyli opieka 11 godzin dziennie. Dziecko możemy zanieść o 7:30 rano i możemy je odebrać o 6:30 wieczorem dopiero. To jest właśnie z tym basispakiet. Taką opcję możemy wybrać. Możemy też wziąć połowę dnia, czyli od 7:30 do 1:00 lub od 1:00 do 6:30. I z tego pakietu, właśnie basispakiet, możemy wybrać 3 opcje. Albo chcemy tak ten cały pakiet na 52 tygodnie do roku, albo 48 tygodni, albo na zasadzie szkoły. Powiedzmy tak, jak podstawówka działa, że jak są wakacje, no to oni też wtedy mają wakacje. To jest dobre dla rodzin, które mają też starsze dzieci, tak? Dzieci mają maj wakacji, mają zomer wakacji, herbst wakacji. Wtedy wiesz, że i tak z dziećmi jesteś w domu. No to dlaczego tak ten maluszek też może być, albo że jedziecie wtedy na wakacje? To po co wtedy opłacać żłobek, jak wiesz, że i tak będziesz w domu, no bo starsze dzieciaki też będą. Więc to jest dobra opcja dla właśnie, jak jest większa rodzina, jak mamy te starsze dzieci chodzące do szkoły. Czyli z każdego pakietu tak naprawdę wybieramy 52 tygodnie, 48 tygodni, albo też Schoolweken opfang, czyli tak jak podstawówka działa. To jest basispakiet. Zaraz przejdę do stawek wszystkich pakietów. Najpierw poopowiadam, czym one się od siebie różnią, oprócz właśnie kosztów. Basispakiet, następny to jest matwerek. Matwerek to jakby taka umiarkowana opieka. I tutaj mamy minimum afname 4 ur opfang per dag, czyli minimalnie musimy dziecko zanieść 4 godziny dziennie. To odnośnie wszystkiego, tutaj jest informacja, przyniesienie dziecka do żłobka i zabieranie, odbieranie go ze żłobka musi mieć miejsce, nie może mieć miejsca tak między 9 a 12, tak? Czyli przed 9 przynieść trzeba dziecko, a po 12 dopiero odebrać, żeby im nie przeszkadzać tych swoich tam dach activity, to co oni tam wszystko robią, czytanie książeczek, jedzenie kanapek, to co w poprzednim filmiku opowiadałam.
No i tutaj też wybieramy 52-48 schowek, to co już mówiłam. I przechodzimy do flexible. Flexible, czyli elastyczna opieka. Opfang o basis van uw werkrooster, czyli opieka na podstawie Twojego planu pracy. Powiedzmy, że nie wiesz, w jakie stałe dni pracujesz, stałe godziny, to możesz, musisz, ale dwa tygodnie przed dać znać, że aha, już mam plan i w piątek będę pracować, więc w piątek posyłam dziecko na te i na te godziny. Potem wybierasz też, ile chcesz godzin. Minimum 4 godziny trzeba też posłać dziecko. Praktycznie wszędzie tutaj mamy minimum 4 godziny w tych pakietach. Czyli mamy trzy rodzaje pakietów. Basis, ten podstawowy. Możemy cały ten dzień, 11 godzin dać dziecko albo po pół dnia. Matwiarek, wybieramy sobie jaki dzień, jakie godziny, ale muszą być też minimum 4 godziny dziennie. Znaczy dziennie, nie musi chodzić codziennie, wybierasz sobie, czy tylko w poniedziałek, czy ile tam dni w tygodniu. I flexible, czyli to elastyczne. Tak jak pracujesz, tak dajesz znać, kiedy, jak to masz, werek, roster, plan pracy. Dwa tygodnie wcześniej. Przechodzimy do kosztów, żeby Wam pokazać. To tak jak mówię, zaznaczam, nie znaczy, że w całej Holandii tak jest tutaj. Mamy ten basis pakiet, pierwszy pakiet. Jeśli dziecko wybieramy ten pakiet 52 tygodnie do roku, to płacimy 6,90 za godzinę. Następny pakiet 48 tygodni, płacimy 7,10 € na godzinę, a jak mamy to na podstawie podstawówki, powiedzmy szkoły, to płacimy 7,15 €. Czyli tak to działa. Następny mamy matwiarek, czyli to, że bierzemy sobie 4 godziny minimum, tak, w jaki tam dzień. Jak bierzemy 52 tygodnie właśnie do roku, to 7,30 €, jak 48 tygodni, no to 7,45 €, a jeśli na podstawie tej podstawówki, no to 7,90 €. Na godzinę wszystkie są te stawki, no i flexible, czyli na podstawie planu pracy, jak chcesz ułożyć sobie, no to płacimy 7,90 € za godzinę. I teraz Wam pokażę, jak to jest. Ja sobie zrobiłam obliczenie, jak mi to wychodzi z płatnościami za żłobek. Ja mam 7,30 € na godzinę muszę płacić. 7,30 € na godzinę. 4 godziny dziennie, znaczy za jeden dzień, 4 godziny. Czyli mnożymy razy 4 i tutaj wyszło 29,20 €, czyli to mi wychodzi na dzień. 29 € 21 dzień, 4 godziny w żłobku. Nie? Teraz mnożymy sobie to razy 2, bo mi mało chodzi 2 razy w tygodniu do żłobka. I mi wychodzi 58 € 40 € na tydzień w takim razie. Nie? Mnożymy razy 4 i wyjdzie mi kwota na miesiąc. A to jest razem 233 € 60 € na miesiąc. Zoł. Czyli 7,30 € na godzinę. 7,30 € na godzinę płacę. Na dzień, bo chodzi 4 godziny, minimum trzeba 4 godziny, chodzi 4 godziny w jeden dzień, więc za dzień wychodzi mi 29,20 €. Chodzi 2 dni w tygodniu, więc wychodzi mi 58 € 40 € na tydzień. Razy 4 wychodzi nam ile płacę miesięcznie? 233 € 60 €. Muszę się poprawić, ile powinnam płacić miesięcznie tak naprawdę, bo teraz, jak wiecie, w Holandii możemy złożyć zapytanie o dofinansowanie do właśnie żłobka. Robimy to na stronie tuslachen.nl. Za pomocą Digida musicie mieć, inaczej nic tam nie zdziałacie. Tuslachen.nl. Jeśli tam sobie wejdziecie i klikniecie Kinderopfang Tuslach, to jest właśnie to dofinansowanie do żłobka. Kinderopfang Tuslach. Na stronie tuslachen.nl, www.tuslachen.nl. Tam wypisujemy wszystkie dane, gdzie pracujesz. Tuslach partner, czyli partner twój, mąż, chłopak, narzeczony, albo nawet ta osoba, z którą mieszkasz w domu, to musicie dobrze poczytać, zarobki też tej osoby, Twoje zarobki i oni obliczają, ile Ci się należy za, tak, dofinansowania do właśnie żłobka. Zależy też od ile jest dzieci, jaki jest skład rodziny i tak dalej. Wszystko trzeba wypisać. W moim przypadku jest tak, że mi wyszło, tak, z tą stawką, mały chodzi 2 razy w tygodniu po 4 godziny, więc za miesiąc powinnam płacić 233 € 60 €, ale dofinansowania dostaję 217 €, więc płacę naprawdę śmieszne grosze za ten żłobek miesięcznie, nie? 233 € to jest to, co ja płacę, bo najpierw trzeba zapłacić żłobkowi pieniądze, a potem dostajemy tam co miesiąc z belastingu to dofinansowanie, więc to się tak
Trzeba zapłacić, ale i tak dostajemy tyle zwrotu. W moim przypadku tak jest. Mówię, u każdego inaczej trzeba wyliczyć. Ja? Pamiętajcie, że składając zapytanie o to dofinansowanie, musimy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od zapisania dziecka do żłobka. Inaczej nam przypada ta możliwość, no i tak byłoby trochę śmiesznie i głupio nie skorzystać z tego. Także i to są pieniądze, tak, nie trzeba się bać, których musimy potem zwrócić czy coś, należą nam się po prostu, więc nic, tylko korzystać i posyłać dzieci do żłobka, no według mnie, jak to tak tanio wszystko wychodzi. Tak jak mówię, no obliczcie sobie mniej więcej, tak, za bardzo się nie będą raczej różnić, nawet nie sprawdzałam, może ktoś wie, to niech napisze, czym się różni na przykład stawki tego żłobka tutaj, nie wiem, żłobkiem w Hadze czy gdzieś, no myślę, że nie będzie jakiejś różnicy tam 5 euro na godzinę z tymi stawkami, więc tak mniej więcej, czyli patrzymy, który pakiet chcemy, ile godzin posyłamy, obliczamy sobie, potem można obliczyć na stronie tuslachen.pl, ile nam mniej więcej oddadzą, zapisać wszystko i gotowe, i dziecko się uczy języka, jest wśród dzieci i się rozwija. Chód! To wszystko, co Wam chciałam przekazać. Jak macie jakieś dalsze pytania, to śmiało piszcie. To nie znaczy, że wszystko będę wiedziała, ale mogę za Was, powiedzmy, poszukać i znowu się z tym podzielić na przykład, dać Wam znać. No i to tyle. Viel plezier en succes en tot de volgende video. Doei doei.